Działania realizowane w ramach tej osi ukierunkowane są na opracowanie wspólnych transgranicznych programów oraz inicjatyw dla uczniów i nauczycieli w placówkach edukacji specjalistycznej i zawodowej. Na wsparcie tych działań w skali całego programu przeznaczono kwotę ponad 8 milionów euro. Podkarpaccy beneficjenci ze słowackimi partnerami z kraju preszowskiego zrealizowali 7 wspólnych projektów o kwocie wsparcia ponad 3 milionów euro. Jednym z nich był projekt pod nazwą Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym. Przeprowadzono w nim szereg szkoleń, warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla młodzieży oraz nauczycieli z Polski i Słowacji. W zespole szkół w Iwoniczu została wybudowana i doposażona stacja diagnostyki. Z kolei słowacka szkoła stworzyła m.in. nowoczesne zaplecze kuchenne do kształcenia w kierunkach gastronomicznych. Z kolei w projekcie Przedsiębiorcze Pogranicze – Polsko-Słowacka Inicjatywa Edukacyjna zrealizowano działania szkoleniowe wykorzystujące potencjał obszaru pogranicza i bazujące na nowatorskich rozwiązaniach szkoleń e-learningowych. Stworzono w sieci i wykorzystano do nauki przedsiębiorczości dwie firmy symulacyjne w szkołach partnerów. Lukę edukacyjną w partnerskich szkołach zawodowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz technologii informatycznych wypełnił projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Poprzez szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i uczniów umożliwiły poznanie predyspozycji zawodowych uczniów w odniesieniu do zapotrzebowania rynku pracy. Tę tematykę obejmował również projekt Podniesienie jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym. Utworzona pracownia językowa w szkole w Iwoniczu Zdroju, w której prowadzono kursy języka polskiego i słowackiego, wymiana dobrych praktyk oraz szkolenia zawodowe dla uczniów i nauczycieli przyczyniły się do wzrostu ich kompetencji na lokalnym rynku pracy. Więcej informacji na stronie ewtpodkarpackie.pl.